Halo, Dariusz Makowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witają Państwa i zapraszają na dzisiejsze spotkanie. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Brawo za to wybicie głową, oddala niebezpieczeństwo. Rodríguez. Podanie w pole karne. Guarín. A jaka bramka! Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Kapitalnie wyszedł w górę, uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Dziś bramkarz jest wykorzystywany jako obrońca. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Dalekie wybicie przez bramkarza. Świetnie, wysokie zagranie do Falcao. No, strzela! Ależ pięknie! Mitroglou. Maniatis. No piłkę odebrał i stracił. Rodríguez. Tsiolis. Rodríguez. Może być groźnie. Martinez! Mamy bramkę, proszę Państwa! Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. Proszę zwrócić uwagę, jak on fantastycznie składa się do główek. Naprawdę wyjątkowy gracz. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Ależ walczą o piłkę. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Guarín. Strata w środkowej strefie boiska. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Mitroglou. Czy to wykorzysta? Z tego podania może być bramka. No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ma do kogo podać, jest w środku partner. Tsiolis. Gwizdek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Nie czekają od razu, wznawiają grę. Tsiolis. Ach, wmieszał się w to arbiter przypadkiem. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Samaras. Fasidis. Ślizgiem próbuje odebrać. Tsiolis. No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Mają szansę na kontratak. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Sędzia sięga po kartonik. Tak jest, czerwona kartka. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. No fauluje w takim miejscu, będzie groźnie. Ładna obrona rzutu wolnego. Ale gdyby uderzył bardziej precyzyjnie, mielibyśmy bramkę. A, poprzeczka! Piłka nadal w grze. Guarín. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Tsiolis. Maniatis. Petfacidis. Nie powinien grać w ten sposób, łatwa strata. Fasidis. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Guarín. Martinez. Maniatis. Mitroglou. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Złe podanie i strata w środku pola. Ależ teraz uderzenie w stronę bramki. Minimalnie niecelnie. Obrońcy dali się oszukać. Wydawało się, że będzie gol, ale jednak minimalnie przestrzelił. Mitroglou. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? No i udało się odzyskać piłkę. (3-0). Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Co sądzisz, Włodek? Będą bramki w drugiej połowie? Chyba. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Petfacidis. Maniatis. Czy to wykorzysta? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Fasidis. Mitroglou. A i teraz strata. No i popędzili mu z pomocą. Odzyskali piłkę w środku pola. Świetnie, wysokie zagranie do Falcao. Czy to wykorzysta? I mamy gola, proszę Państwa. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Ależ ułożył się przy tym strzale. Najwyższa klasa. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Stracili piłkę. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Dobrze, przebił się. Dobra okazja. No, pudło nie utrzymał równowagi. On ma etykietkę zawodnika z jedną nogą i chyba całkowicie zasłużenie. I mamy zmianę. Mario Yepes. Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Ładnie, celnie, tylko to wykorzystać. Za szybko stracili. Przyjął i odgrywa z powrotem. Tsiolis. Tsiolis! Martinez! No, pachniało tutaj bramką. Ale na razie drugi raz nie zaskoczył bramkarza. Petfacidis. Znalazł się na czystej pozycji. Szansa! Świetna decyzja bramkarza. Tym wyjściem uratował drużynę od straty bramki. Może liczyć na pomoc kolegów z drużyny. Czy utrzyma się przy piłce? Świetnie przewidział to zagranie i przejął. No, fauluje w takim miejscu, będzie groźnie. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ależ wolej! No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. No, przejął, ale nie opanował piłki. Martinez. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podania. Uwaga, zacentrował w pole karne. Wznowią grę rzutem rożnym. Rodríguez. Ach, minimalnie chybił. Ależ byłaby to piękna bramka, naprawdę niewiele brakowało. No, widzimy w powtórce dobre ułożenie stopy, ładny strzał, ale gola nie ma. Spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez oba zespoły. Martinez. Ma wolne pole, no, zdecyduje się na centrę. Dograł w pole karne. Rodríguez! Z poświęceniem, świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Świetnie teraz szarżuje na bramkę, ale pytanie, czy dostanie piłkę? Martinez. Dośrodkowanie trafia do obrońcy. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Czy to wykorzysta? Uderza! Ależ to bronił. To było strasznie silnie uderzone. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Mario Yepes. Mario Yepes. Samaras. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Salpingidis. Gwizdek i koniec meczu. Jak mawia klasyk, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, ale jak kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle.